Cześć, dzisiaj robię dla Was dość wyjątkowe porównanie, bo mam tutaj przed sobą calutką serię klawiatur Keystep. Począwszy od najstarszej Keystep, poprzez Keystep 37 na Keystep Pro kończąc. Trzy różne klawiatury potencjalnie, trzy różne grupy odbiorców. Postaram się w takim razie podpowiedzieć Wam, którą klawiaturę z myślą o jakichś zastosowaniach warto wybrać. Rozpakujmy je zatem. Tak jak widzicie, nie mam tutaj zbyt dużo miejsca, więc rozłożę sobie dodatkowy stolik. Wszystkie trzy klawiatury podłączone. Zacznę od najmniejszego modelu i powiemy sobie później, co dodatkowo mają te modele większe. A więc na początek Keystep, dynamiczna klawiatura. Wszystkie klawiatury, nawet ta najmniejsza, ma także aftertouch. A więc jest czuła na siłę docisku. Gra Arturia Micro Freak. Zademonstruję teraz możliwości arpeggiatora i sekwensera. Wyjście Keystepa połączyłem z wejściem Micro Freak, a sygnał z Micro Freak poprzez włączoną opcję MIDI Through biegnie do syntezatora KORG Minilog i te dwa instrumenty będą grały na drugim kanale unisono. Kanał MIDI ustawia się bardzo łatwo. Wystarczy przytrzymać klawisz Shift i wskazać kanał za pomocą klawisza, w tym wypadku drugi. Wystarczy w trybie Hold uruchomić arpeggiator. A w prawym kanale zagra Arturia Micro Freak, a w lewym KORG Minilog. Opcji związanych z arpeggio jest dość dużo. Możemy odtwarzać je w takiej kolejności, w jakiej wcisnęliśmy klawisze, a także w różnej innej kolejności, regulując prędkość, nutki, skracając te nutki w ramach przebiegu, bądź też wprowadzając pewien swing. Przełączmy się w takim razie na sekwenser. Podłączyłem już pianino elektryczne KORG SV1. Jak działa sekwenser? Urządzenie pozwala nam zapisać do 8 sekwencji, z których każda może liczyć od 1 do nawet 64 kroków. A więc w tej chwili słuchamy sekwencji 8-krokowej. Sekwencję możemy zmieniać za pomocą tego potencjometru. I tak samo regulujemy prędkość oraz wskazujemy podstawowy podział rytmiczny. Żeby nagrać sekwencję, po prostu wciskamy rekord i nagrywamy. Żeby zrobić przerwę, wciskamy ten klawisz. Jeżeli chcemy zagrać dłuższy akord, po prostu wciskamy tab i ten akord w tej chwili będzie miał więcej kroków. Sprawdźmy. Sekwencję możemy także transponować. Robi się to w ten sposób. Także całkiem spore możliwości, jak na taki mały sekwenser.
Oczywiście zaprogramowane sekwencje można w łatwy sposób synchronizować z jakąś maszyną perkusyjną, innym syntezatorem bądź komputerem, tak jak ja zrobiłem to w tej chwili. Widać tutaj ustawienia. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, to po prostu przyłączamy za pomocą tych zworek na USB, MIDI, bądź synchronizujemy poprzez właśnie te złącza. No i tak jak w tej chwili widzicie, moja klawiatura odtwarza taki oto przebieg. Jeżeli chciałem zaprogramować własny przebieg, wystarczy, że wybiorę pustą sekwencję i coś zaprogramuję. I gotowa. Super. Czas w takim razie zderzyć ze sobą te dwa modele. Co takiego ma Keystep 37, czego nie ma podstawowy Keystep? Różnic jest kilka. Tak jak widzicie, jest dodatkowa sekcja właśnie akordowa, bo choć Keystep potrafi także generować akordy, potrafi zapamiętać akord, który zagramy i jednym palcem możemy go wyzwalać, transponować, tutaj tych możliwości jest nieco więcej. Klawiaturę można także przygotować do gry określonych dźwięków skali, co też pokażę. A same potencjometry tutaj można wykorzystać do wysyłania komunikatów MIDI w czterech bankach, zatem mamy 16 regulatorów, można byłoby powiedzieć. Z tyłu identyczny zestaw złączy. 5 klawiszy więcej, bo tutaj 37, tutaj 32. Sama klawiatura też jest nieco przyjemniejsza, nieco cichsza przy mocnym uderzeniu. Dobrze, sprawdźmy w takim razie szczegóły. Keystep 37 pozwala nam wybierać wielodźwięki za pomocą potencjometru. Ja wybrałem sobie akord septymowy i za pomocą tego potencjometru określam maksymalną liczbę dźwięków, z jakich może się składać. Posłuchajcie. Ten z kolei potencjometr pozwala mi uwrażliwić generator akordów na siłę uderzenia. Jeżeli lekko uderzę, pojawi się mniej dźwięków. Jeśli mocniej, pojawi się więcej. Co ciekawe jednak, generowane akordy mogą także podlegać rygorom skali. Domyślnie jest to chromatyka. W skrócie oznacza to, że generowane akordy są po prostu transponowane. A więc każdy akord w tym wypadku jest akordem molowym. Ale jeśli zmieniłbym skalę na molową, będzie to c-mol, to uzyskamy c-mol, d zmniejszone, s-dur, f-mol, g-mol, no i tak dalej. Będą to po prostu akordy diatoniczne. Transponowane i dopasowywane do wybranej skali mogą być także własne akordy. Zaprogramuję teraz własny wielodźwięk. I zwróćcie uwagę, parametr strum pozwoli mi teraz wyzwalać go w inny sposób. Większe wartości powodują, że te dźwięki pojawiają się z określoną częstotliwością w danym podziale rytmicznym. Bardzo fajnie to działa. Działa to także w drugą stronę. Przepięknie. Posłuchajcie. Klawiatura też pomaga nam grać w określonej tonacji. Możemy sami zdefiniować sobie skalę, w jakiej gramy, poprzez wybór dźwięków, na przykład w ten sposób. Albo wybrać jedną z gotowych skal, na przykład skalę bluesową. Jeśli wolimy grać w chromatyce, to oczywiście też możemy.
przeciwieństwie do Keystepa i Keystepa 37, Keystep Pro jest sekwenserem czterościeżkowym. Wszystkie cztery ścieżki pozwalają nam wykorzystać sekwenser bądź arpeggiator za wyjątkiem ścieżki pierwszej, która może działać w trybie właśnie perkusyjnym. I tu zdecydowałem się wykorzystać Rompler Battery firmy Native Instruments. Na drugim kanale Arturia Microfreak. Na trzecim Korg Minilog. Na czwartym piano elektryczne Arturii. I tak w oparciu o podłączone instrumenty mogę tworzyć kompletne aranżacje właściwie, co za chwilę Wam udowodnię. Zacznę może od zaprogramowania jednotaktowej sekwencji perkusyjnej, bardzo prostej. Można te partie wprowadzić za pomocą takiego klasycznego workflow, klasycznego sekwencera krokowego, ale można je także nagrywać. Wówczas nie podlegają kwantyzacji, chyba że tego zechcemy. No i mogę przejść teraz do następnej partii. W taki sam sposób dogram partię pianina. Każde uderzenie akordu, a to mogą być wielodźwięki składające się nawet 16 nutek, mogę edytować za pomocą tych 5 parametrów. No i oczywiście w każdej chwili mogę sobie dograć solówkę. Poszczególne partie można w międzyczasie wyciszać, można także nagrywać alternatywne przebiegi, na przykład w ten sposób. Mam zupełnie inną linię basu już teraz, mogę teraz dograć inną linię pianina. W trybie overdub oczywiście można też nadpisać to, co nagraliśmy. To oczywiście sekwencja była jednotaktowa, więc wyszło coś zupełnie nieoczekiwanego. No i tak stworzone patterny można następnie łączyć właśnie w songi, w kompletne piosenki poprzez podawanie odrębnej kolejności dla każdego tracku. Można także wyzwalać sceny, które stanowią taki komplet ustawień dla każdej ze ścieżek. Także tych możliwości jest naprawdę dużo. Wręcz można programować w locie. Szczególnie fajnie pracuje się właśnie z zewnętrznymi urządzeniami, bo ich parametry możemy sobie na bieżąco regulować. Tak to działa. Czas wobec tego na wnioski. Keystep to podstawowy model, ale potrafi bardzo wiele. Pozwala Wam zapisać do 8 polifonicznych sekwencji, a więc w bardzo łatwy sposób będziecie mogli bawić się, synchronizować tą klawiaturę z jakimś zewnętrznym programem, a więc to jest fajny kompan komputerowego systemu tworzenia muzyki. Jeśli jednak dysponujecie troszkę większym budżetem, to Keystep 37 oferuje poza kilkoma oczywiście klawiszami więcej, co wbrew pozorom jest w mojej ocenie nie bez znaczenia, całą masę dodatkowych funkcji, jeśli chodzi o akordy, bo pozwala Wam te akordy generować w bardzo łatwy sposób, przyporządkowywać te dźwięki tych akordów, przypisywać do dźwięków określonych skal, transponować, odtwarzać te akordy w sposób arpeggiowany. Także niesamowity sposób na generowanie pomysłu, na generowanie właśnie progresji akordowych. Zatem ten instrument polecam w szczególności osobom, które dopiero rozpoczynają naukę teorii muzyki, chcą eksperymentować, szukają narzędzia, które im pomoże troszeczkę w doborze tych akordów i to jest też bardzo fajne urządzenie, tak do współpracy z zewnętrznymi syntezatorami, pianinem nawet elektrycznym, czy też urządzeniami komputerowymi, również łatwa synchronizacja z komputerem. Keystep Pro natomiast, czyli flagowy okręt tej serii,
jest w mojej przynajmniej ocenie przede wszystkim dla osób, które chcą pracować z zewnętrznym hardwarem, bo choć można wykorzystać go do współpracy z komputerem, tak jak ja to pokazuję, to on zaczyna błyszczeć dopiero we współpracy z urządzeniami sprzętowymi. Bardzo rozszerzone możliwości samego sekwensera w zakresie właśnie regulacji czasu, bramkowania czy wysokości. Każdy krok można tutaj zapisać, podmienić, wygenerować na nowo. Takich możliwości nie dają te klawiatury, bo tutaj możemy kasować ostatni krok, bądź tylko w jakiś sposób go nadpisać, czy uzupełnić taką sekwencję. Tutaj mamy pełne panowanie nad tymi sekwencjami, możliwość tworzenia też polirytmów, bo te sekwencje mogą mieć różne długości. No i możliwość przede wszystkim łączenia tych sekwencji w ciągi, zapisywania całych projektów, które będą uwzględniały po 16 sekwencji na każdy track, więc bardzo duże możliwości. No i troszkę takich dodatkowych funkcji, właśnie jak metronom, opcje zapętlania, o których nie mówiłem. Także jeśli chodzi o Keystepa Pro, nie omawiałem go szczegółowo, bo zdaje się, że 20-minutowy czy półgodzinny test, odrębny film jest na mojej stronie, musto.neo.com. Wpiszcie po prostu Keystep Pro, a natychmiast go znajdziecie. Jeśli chodzi natomiast o kwestię sterowania, to jako kontroler MIDI wybrałbym zdecydowanie Keystep 37, bo te 4 potencjometry można w 4 bankach zaprogramować do sterowania 16 różnymi parametrami, czy to instrumentów wirtualnych, czy to sprzętowych. Te potencjometry natomiast należy traktować jako element obsługi sekwensera właśnie sprzętowego. Jeżeli chodzi o same sekwensery, to te klawiatury można wykorzystać nie tylko do programowania sekwencji melodycznych czy akordowych, ale także do układania rytmów, bo przecież sekwenser jest polifoniczny w obu wypadkach. To jednak ten tryb perkusyjny tutaj i możliwość programowania właśnie za pomocą tych przycisków, to jest zupełnie inny komfort pracy, zupełnie inny poziom. Także na polu programowania sekwencji perkusyjnych oczywiście wygrywa też to urządzenie. Ono też oferuje aż 4 wyjścia, właśnie komplety wyjść napięciowych, 2 wyjścia MIDI, zatem jest najbardziej wszechstronne. Prawdopodobnie w ogóle jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na rynku. Zatem porównując możliwości w zakresie sterowania innymi urządzeniami i takie improwizacyjne możliwości, to Keystep 37 wydaje się wyróżniać tutaj w tej serii. Jeśli chodzi o właśnie rozbudowany, kompleksowy sekwenser, to Keystep Pro oczywiście będzie przodował. Dzięki serdeczne. Tym razem to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie. No i koniecznie zajrzyjcie na moją stronę musoneo.com. Do zobaczenia.